Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam Państwa w cotygodniowym felietonie Głos Polski. Szanowni Państwo, mija mniej więcej półtora roku, blisko 18 miesięcy od czasu powołania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego do ponownego zbadania tragedii smoleńskiej, do ponownego zbadania tego, co wydarzyło się tak naprawdę nad Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. To niezwykła sytuacja, dlatego że sam tytuł tej instytucji wskazuje na fakt, iż poprzednie badanie, to na czele którego stał pan premier, minister spraw wewnętrznych Jerzy Miller, nie wyjaśniło tej katastrofy. Co więcej, zawierało stwierdzenia, łącznie z konkluzją, które należy uznać za fałszywe, podobnie jak materiał dowodowy i przesłanki, na których pracowano, były fałszywe. Kwestia ta została podniesiona w ostatnich wystąpieniach do prokuratury, które skierowano właśnie ze strony obecnie pracującej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Okazało się, że w materiałach, jakie pozostały po poprzedniej komisji, zachowały się dyskusje, narady, które toczyła komisja pana ministra Jerzego Millera, zanim podjęła ostateczną decyzję co do głównych tez, głównych stwierdzeń, jakie zostały później umieszczone w raporcie. I proszę sobie wyobrazić, iż okazało się, że w trakcie tych dyskusji członkowie komisji formułowali zdania dokładnie przeciwne, opinie i materiały dowodowe, dokładnie przeciwne temu, co później stwierdzili w zasadniczych sprawach, w zasadniczych kwestiach w raporcie, jaki został opublikowany z pieczęciami państwowymi, z podpisami tych wszystkich ludzi i z obowiązkiem wywieszenia, zamieszczenia tego raportu na stronach międzynarodowych instytucji. Ten raport po dzień dzisiejszy jest oficjalnym stanowiskiem Rzeczypospolitej Polskiej, a okazuje się, że od początku był sfałszowany. Przytoczmy niektóre tylko kwestie, jakie, jak się okazało, zostały po prostu sfałszowane. To znaczy komisja inaczej opiniowała w trakcie formułowania tych kwestii, a inaczej zostało to następnie zawarte w raporcie. Przede wszystkim kwestia badania przebiegu wydarzeń. W raporcie napisano, że komisja zbadała miejsce zdarzenia. W raporcie stwierdzono, że komisja zbadała wrak. W raporcie stwierdzono, że komisja zbadała także rozłożenie ciał tych, którzy tam polegli. Podczas dyskusji w sposób jednoznaczny wszyscy członkowie komisji stwierdzili, że niczego nie badali, ponieważ nie mogli, ponieważ nie dopuścili ich Rosjanie, ponieważ jedyne, co było możliwe, to dowiadywanie się i to tylko częściowe, ograniczone od strony rosyjskiej, co strona rosyjska chciała im przekazać, co ewentualnie strona rosyjska sądzi o badaniach, jakie zostały dokonane. Jeden z dokumentów wymienia ponad 100 wydarzeń, ponad 100 materiałów, które żądano od Rosjan i których Rosjanie nie przekazali polskiej stronie. Druga kwestia, która bulwersuje po dzień dzisiejszy opinię publiczną, to sprawa generała Błasika. W raporcie napisano, że generał Błasik był w kokpicie i nawet rozstrzygał, wydawał komendy. Podczas dyskusji na ten temat jednoznacznie stwierdzono, że nie ma żadnego materialnego dowodu, iż rzeczywiście pan generał Błasik był w kokpicie. Dyskusja na ten temat trwała kilka dni i wszyscy członkowie stwierdzili, poza jednym, którego nazwiska, proszę mi wybaczyć, nie będę wymieniał, że
nie ma materialnego dowodu i nie ma nawet punktu odniesienia do stwierdzenia, że rzeczywiście generał Błasik był w kokpicie. Tym bardziej nie może być odpowiedzialny za wydawanie jakichkolwiek komend. Sprawa trzecia, niesłychanie istotna. Otóż w raporcie stwierdzono, że samolot uderzył w odwróconej pozycji w ziemię, wytwarzając przeciążenie wielkości 100 g, czyli 100 razy większym niż ciężar ciała. To oczywiście musiałoby doprowadzić, gdyby było prawdą, do straszliwych zniszczeń ciała, takich, które są właściwie tylko dla efektów eksplozji, wybuchu, takiego zmiażdżenia, takiego rozrywania ciał, które nie pozwalają nawet zidentyfikować większości tych, którzy polegli. Ale w trakcie dyskusji, w trakcie rozmów, w trakcie analiz, ci sami ludzie jednoznacznie stwierdzają, tam mogło być 2G, no może 8 lub 9, ale na pewno nie 100. Wyliczają to, dowodzą tego, są co do tego absolutnie przekonani. Niestety można by tych spraw wyliczyć więcej. Mamy do czynienia z niebywałym zjawiskiem takim, które można by porównać wyłącznie do czasów stalinowskich, wyłącznie do czasów, w których okupanci wymuszali na Polakach, którzy się poddawali ich decyzjom, wymuszali fałszowanie najważniejszych spraw bytu narodu polskiego. Ta kwestia została skierowana do prokuratury. Oczekujemy, że jak najszybciej winni poniosą konsekwencje, bo nie może być tak, żeby w sprawie, w której zginęła cała elita narodu polskiego, w której poległ prezydent Rzeczpospolitej, jego małżonka i całe kierownictwo, dowództwo Armii Polskiej, opinię światową, a także opinię dużej części Polaków, kształtowało fałszerstwo, kształtowało kłamstwo, kształtowało przestępstwo. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.